Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Felsbruna. W dzisiejszym odcinku będziemy robić żniwa na nowych polach, bo będziemy koszyć pole numer 27, które kupiłem przy talerzowaniu chyba. Zresztą na pewno. No i dzisiaj będziemy koszyć to pole rzepaku. Nowy nabytek w tym roku. Pierwszy raz koszę to pole, bo wiadomo, że to robię. Więc nie wiem na ile to będzie prąd. No to już będzie fajny kawałek. A, to jest wstępny, dobra. To tak, tak wygląda. Te tekstury tak wyglądają. A nie, w sumie widać, że to jest niższy. Tu jest teren wyrównany już po lewo, na kolejny odcinek. No myślę, że w kolejnym filmie będziemy tutaj bardzo mocno działać z powiększaniem pól. Tego i tego pola, którego kupuję teraz, czyli numer 21. Tam jest trochę piachu. Dzisiaj będziemy kosić ten rzepak i tamto pole. A tamten rzepak, co ten ostatni, to się skosi poza, nie poza odcinkiem, tylko w kolejnym odcinku. Dobra, elegancko. Zapierdzielamy. 19:52. Kurde, spóźnię się trochę. 13,5 metra i kosimy. No bo też długo ten mecz w CS-ie zszedł. Bo jakby nie był na taki długi ten mecz w CS-ie. Dzisiaj i tak jeszcze się poddali, to tak krócej było. Tam o dwie rundy. Co? Ciało do ciała, ręka na biust? Chciała, nie chciała, wzięła do ust, ok? Jakaś pesoneczka, której ja nie znam. Nawet sypie ten rzepak. Oczywiście powrócił do mnie FN, bo o tym nie powiedziałem. Bo o tym nie chwaliłem się, nie powiedziałem. Dzisiaj sobie przypomniałem przed odcinkiem. A dokładnie o 16, jak się teleportowałem, że coś mi tu nie pasuje, coś mi brakuje na tej gospodarstwie. Na tym gospodarstwie mówię, aha, Fenda nie ma. No to zaraz szybko modcha. Pobrałem sobie Fenda tego, co miałem, bo nie wiem dlaczego go usunąłem, serio. Bo miałem po prostu za dużo modów i tak wyszło, że go usunąłem. Tutaj, wiem, zrypałem tutaj ten narożnik, ale ja go zaraz poprawię. Czy zaraz, no po odcinku, tak. Wygładzę, bo tutaj była skarpa taka, że w niej to zawsze nie dokaszał mi kombajn. Postanowiłem to wyrównać. Tak trochę górka mi się zrobiła, ale ja to zaraz wypaszę. Będzie elegancko zrobione. Dobra, ten screen będzie wycięty, to jak już po długości będzie szło, to już po długości będzie szło. Tutaj jest słabsze pH. Nie wiem ile tu już jest, ale to pole już będzie wymagać wapna, więc akurat jak będzie powiększone, no to akurat po całości się rzuci wapno i będzie fajnie. Bo już nie ma 125%, tylko chyba 110%. Czy jaki to jest tam przedział? Nie wiem jak to tam jest. 115 to jest? A, 115 jednak. No to jest o 10% mniej plonu, bo to było 125 zawsze.
Zresztą widać po kolorach na mapie. No i dobra, raz zacinamy to i lecimy tutaj dalej z tym rzepakiem. Skoro mam tyle ton w zbiorniku, to chyba od drogi się przylecę poprzeczniakiem. Ja poprzeczniaczkiem się przylecę od drogi. Żeby dokosić ten zbiornik, to raz, a dwa, żeby się wysypać na drogę. Żeby tym ciągnikiem też nie jeździć po tym polu tak zbytnio, chociaż... I nawet powiem wam, że to jest 3 pól jest duże. Jeszcze... No ja tej drogi chyba na zamek nie będę sobie takiej boluś zrobił. Raczej nie będę tego robił, no bo chyba nie. Czemu tu było niewidziane, to nie wiem. Ale powiem wam, że gdyby nie ten mok na zbiór prądu 17 godziny, to by nie było tak fajnie. Na pewno też nie ma dużo dłużej trwały. Zresztą jak każda robota. Tutaj jest równo. To, że sztajer podczepiony do tej dużej przyczepy, to jest tylko tak podczepione, żeby wysypywać pszenicę dla kur. O, fen tu stoi przygotowany, widać. Ale fenda dzisiaj nie będę używał. Dzisiaj mam zamiar tylko skosić te dwa nowe pola. Czyli 27 i 21, co kupiłem przed chwilą. No i dobra, ten się zmieścił. A 8 niech tu stoi. To trochę się to będzie... Trochę się to będzie sypać, więc trochę zejdzie. A mamy którą? 19:58. Więc zobaczymy, co tam na grupie sobie. Syp tam szybciej. Ja chcę tu jak najwięcej skosić. To jest rozdzielne, czy jest dużej, czy jest małe? A nie, to nie ma różnicy. No dobra, lecimy. Lecimy, nie śpimy. Rzepak do rana walimy. No, nie więcej. To duże pole, to ja będę chciał poza odcinkiem zacząć. Bo w kolejnym odcinku chcę tylko połowę tego pola skosić. W sensie chcę dokończyć żniwa i wskoczyć od razu na pług. Dobra. Elegancko to jest. Teraz długie, tu są długie paski, to fajnie to idzie. I teraz jeszcze jestem w ogóle w tej części tej gorszej. Tutaj gdzie mnie sypie. Z tego co widzę na mapie. A to na dole trochę lepiej sypie. Są większe plony, więc...
No. Prova a caída. Cyk i nawrotka. No i leci. Fajnie to idzie robota. Właśnie podoba się w tym kombajnie, że to jest duży zbiornik, tak? Że on mieści bardzo dużo i to jest fajne. Tu możesz latać i latać, zanim się zbiornik nasypie. Szczególnie w rzepaku, no bo wiadomo, jak jest pszenica, to powiem wam, że to nawet się szybko zapełnia, tak jak jęczmień, albo jęczmień. Pamiętam, że na tym długim polu tam to ja robię półtorej przejazdu chyba. Co? Ja tam chyba cały przejazd robię? Cały przejazd chyba na zbiornik robię, albo coś takiego, albo pół, zależy, nie pamiętam już. Dosyć dawno tam to pole kosiłem, więc nie pamiętam. Tutaj jest w tym łodzi fajne to, że tu nie ma jednakowej gleby, tylko jest to tak różnie, tak jak w realu. Trafi się jakieś pole, że jest taka sama gleba, ale to jest naprawdę rzadko. W Polsce to zawsze mozaiki są. Po tym kombajnie, w sensie po przejeździe kombajnu będzie widać, jak idzie tutaj pole, czy pole, jak idzie ten rozkład gleby. Tutaj, że według tego mojego opisu, a czy mojego opisu, według tak dwa przejazdy jeszcze i będzie już ten dobry pon leciał. Tak wygląda bynajmniej. Ten jęczmień na tym 27 też szybko pójdzie. Mamy ile? 13 minut odcinka? To akurat zanim to obrócę. Olej, tam jeszcze skoszę. Siedemnaście, pięć to... No może dojadę. Może do końca dojadę. Też pewnie nie, ale... Zobaczymy. 8 R stoi sobie za asfaltem. Niech się stoi. Jo, dojadę. Tutaj nie sypie tak dobrze, to dojadę. To jest zbiornik 23 tony, to robi robotę. Kurde, ja za często zauważyłem, że macham tą myszką. No bo ja lubię machać sobie myszką. Lubię sobie popatrzeć, jak coś się dzieje. Ryła. Wejdzie tu na tą przyczepę jednym, no i sam ludzie. Tu dużo już zaproszenie zostało. Dobra, jedziemy szybko pociągnik. A że John Deere już ma 9,5 godziny? Rąbany. Szybko nabija te godziny. To Fendt ma 10, prawie 11. To są moje dwa główne ciągniki, tak? Więc one godzin będą kręcić.
O kurde, ale zdjęcie fajne mi tak z szopy. Ale no nie. Nie teraz. No, 10-7 mówię. Wiem, bo dzisiaj kupowałem tego, to chciałem tej godziny. Oczywiście zbrałem dane z ostatniego odcinka, czyli 75, no bo w 76 już go nie było. Czy na 74 to był, nie wiem. Bo w kolejnym odcinku już na pewno na żniwach. Bo wtedy była, pamiętam, że był się w rzepaku i potem w kolejnym odcinku już były żniwa, co testowałem lekcjona, żniwa soi, tak, soi. No to już go nie było, tak? Jak tam? Dobra, to zwiększę na zbiornik, bo tam jest 40 ton, czyli no. Jest, bo przecież dwa razy spałem po 20. Tam powinno być 45 ton. Cyk, pyk. Dobra, dwa przejazdy, te będą skoszone, wtedy tam będzie ten jeden krótszy. Więc damy radę. Dobra, snapy jeszcze trzeba szybko pootwierać. A tam tylko. A dobra, jednak się odświeżyło, dobra, bo myślałem, że tylko 3 snapy są, ale jednak. To jednak troszeczkę więcej do otworzenia. O, ktoś tu na ognisku jest. Czy to jest na hali? No i dobra, dam radę. Jutro muszę nagrać odcinek. Z 22. Nie wiem, z czego był ostatni odcinek. W sensie zapomniałem. A nie, dzisiaj był z Leningradu. Dobra, czyli teraz M-Click będzie wlatywał. Więc jutro muszę o 14 M-Click nagrać. Czemu o 14? No bo jak wrócę ze szkoły, tak? Może od razu Hojbelerom się uda nagrać. Fajnie by było, jakby jeszcze Hojbelerom się udało nagrać. Ale to pewnie się nie uda. Jak nie, to w piątek. Albo sobotę. A nie, no bo na sobotę musi być Hojbeler, to nie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobrze, że dzisiaj jest środa i brat pojechał na halę i no, przynajmniej mam wolną chatę. Więc się udało. Bo miałem plan taki, że w najgorszym wypadku, jak się nie uda nagrać tego. Bo ogólnie miał być. I nie wiem, co miało być. O kurde, Żyda zrobiłem. Mogę jednak tego headera nie wyłączać. Ogólnie myślałem, żeby sobie ogarnąć jakiś odcinek. Znaczy z 15 miało być odcinek dzisiaj. Dzisiaj miał być odcinek z 15, ale jednak stwierdziłem, że dawno Facebooka nie było i trochę zrąbałem kolejkę, bo po Włościcach powinienem Facebook wjechać według mojej listy, a wjechała Wielmorza, więc trochę porąbałem ten grafik. Mazowiecka już wjechała, więc muszę chyba czeską ogarnąć sobie. I teraz wypada chyba, że na czeską. Na Czech Walery. Ostatnio były siewy, no to teraz chyba jakieś nawozy zrobię. Bo nie chcę z nich w kukurydzianych robić.
Bo to będzie za dużo tych z nich na okrągło, w sensie pod rząd. Dobrze, na Leningradzie teraz wczoraj było mulczowanie, to że trochę te żniwa uciekły. No i dobra. Wejdzie? Jo, wejdzie, bo to ma 63 tony, a tu będzie 62 tony. Więc akurat. A tu jeszcze są same. Dobra, dawaj tą tonę jeszcze szybciej. Szybciej, szybciej. 13 kilo zbrakło, serio? 13 kilo zbrakło, żeby było. Dobra, nie ma tych znaków, bo ja je usunąłem. No ja sobie zbiegamy. Jedziemy szybko bez wózka. No bo nie chcę się tego teraz składać, bo mnie czas pędzi. Bo ja już powinienem być w 22 od 11 minut. A mnie nie ma. Bo zostało mi tu 10 minut koszenia. Nie gadaj, że nie urósł. Rośnie. Dobra, to będzie. To jednak mała zmiana planów. 3, mówiąc, nie sprawdziłem tego. Przyznaję się bez bicia, nie sprawdziłem tego. Ale teraz serio mówię, nie sprawdziłem tego. Mój błąd, nie sprawdziłem tego. Bo powinienem sprawdzić, czy jest gotowy do zbioru. Ale mądry Kasper zawsze nie sprawdzi sobie i te takie kwiatki wychodzą. Dobra, zrobię odcinek do 20 po, 37 minut. Więc akurat te krótkie powinienem wytępić. Chcę się wytępić, wykosić. Jest równo, jest równo, dobra. Więc lecimy, nie śpimy. Jeden długi, tam zrobię dwa poprzeczniaki. Dobra, dam radę. Muszę go jeszcze szybko wrzucić dzisiaj ten odcinek. Tak więc zwolę mi szlagi w 22, ale wrzucić odcinek, tak? Nie wiem, jaką miniaturkę walnę. Zobaczę. Ale coś fajnego wymyśli. No i tak mi się wydaje, że coś fajnego. O dobra, już chyba nawet wiem, jak to zrobię. Już chyba nawet wiem, jak zrobię ten minutę. Dobra, już mam pomysł. To dobrze. Jak jest pomysł, to jest najważniejsze. Jak jest pomysł, to już jest połowa sukcesu. Dobra, lecimy z tymi poprzeczniakami tutaj dwoma szybcimi, szybciutko. 7 minut, 5 minut. Kurde, nie uda mi się tego klina wyprosić. Dobra, zrobię tak, że w kolejnym odcinku
Po prostu zobaczycie końcówkę, zobaczycie żniwa na polu numer 27 i po prostu będę powiększał pola, tak? Bo miał lekko być inny plan, ale myślę, że taki będzie odpowiedni plan. A ja jutro sobie to ogarnę, ten save. Bo dzisiaj już naprawdę nie ma czasu po tym odcinku. Jutro sobie ogarnę w czwartek, a może nawet w piątek, no bo Facebook mi się nie spieszy na kolejny odcinek. Albo może odpuszczę sobie ten jeden odcinek. A nie, dobra, nie będę mówił. Bo nie wiem, jak to wyjdzie nawet. No, ten wlatuje na czwartek. Ten film wylatuje w czwartek. W piątek będzie M-Krieg, odcinek 14. I już, albo dopiero 14. Należy, jak kto na to patrzy. Ale ja bym powiedział, że dopiero 14. Powinien dojechać ten kawałek. Na 1,5 tony? Ja dojadę. To jakoś nie daje tutaj bardzo mocno. A tu zbyt szeroko też nie ma. No i dobra. Będziemy się żegnać z tego odcinka. Będziemy się żegnać z tego odcinka. Więc ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, podajcie kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko. Cześć. A już jutro widzimy się na chyba na 15. Najprawdopodobniej na 15 jutro. A jak nie na 15. A nie. Jutro. Macie? W piątek. To jutro na M-Kriku. No tak. Na M-Kriku. No właśnie. Także dziękuję za oglądanie. 28 minut. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.